Dzień dobry, serdecznie ponownie Państwa witam. Poniedziałek, jesteśmy po weekendzie, w którym nie stwierdzono żadnych nowych przypadków związanych z koronawirusem, czyli Szczecinek do tej pory odnotował jeden taki przypadek, osoba jest już w szpitalu, pozostała rodzina w kwarantannie. Jeżeli chodzi w ogóle o osoby przebywające na kwarantannie, to musimy pamiętać i być świadomi tego, że zmieniły się przepisy i dzisiaj nie tylko osoby na przykład powracające z zagranicy pozostają na kwarantannie, ale także całe rodziny. Dzisiaj na terenie powiatu tych osób jest ponad 400. Niemniej jednak uważamy, że to jest w granicach takich średnich krajowych, biorąc pod uwagę to, że nasz powiat ma 80 tysięcy mieszkańców, to ta liczba nie jest przytłaczająca. Niemniej jednak na pewno przed policją dużo, dużo pracy, żeby skontrolować te wszystkie osoby na kwarantannie. Zresztą jeżeli chodzi o nasze postępowanie, w związku z tym, że jesteśmy w przeddzień Świąt Wielkiej Nocy, wiemy, że pogoda ulega poprawie. Ilość osób, które powraca na święta, ilość osób, która będzie chciała skorzystać ze wspólnych spotkań na powietrzu wzrasta, stąd też nasze jakby zapobiegawcze i konsultacje, które postanowiliśmy dokonać. Korzystając ze swoich uprawnień, zwołałem na dzisiaj Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego. To jest właśnie w kompetencji każdego burmistrza, czy to jest Szczecinek, czy to jest Borne-Sulinowo, czy to Grzmiąca. Tam właśnie burmistrzowie mają mają taki mandat, żeby zwołać takie sztaby. Ustawa bardzo precyzyjnie mówi, co do osób, co należy wykonać, jakie działania podjąć. Do takiego spotkania doszło tutaj w szczecineckim ratuszu. Rozmawialiśmy zarówno z komendantem powiatowej policji w Szczecinku, komendantem straży pożarnej, dyrektorem powiatowej stacji sanepidu. Rozmawialiśmy z komendantem Straży Miejskiej. To są osoby, które według mnie są najbardziej dzisiaj potrzebne w tym, żeby zabezpieczyć organizację i funkcjonowanie naszego miasta, tak żeby ograniczyć przypadki zachorowalności na koronawirusa. Zostały poczynione ustalenia. Komendant zwracał się i ja też Państwa bardzo proszę, żeby ogrodów działkowych nie traktować jako miejsca enklawy, które jest wolne od obostrzeń. Oczywiście przepisy jednoznacznie mówią, że one nie są wyłączone, tak jak chociażby parki miejskie czy miejsca spotkań otwartych. Natomiast zwracam się do Państwa z prośbą, żeby zachować tutaj się odpowiedzialnie, nie robić grillów, nie doprowadzać do dużych spotkań. Na tym spotkaniu także to, co jest najważniejsze, udało nam się zobowiązałem wszystkich komendantów do tego, żeby wyspecyfikowali, co im jest potrzebne, ile jest potrzebnych ich sztukach rękawic, przyłbic, masek, strojów ochronnych. Jesteśmy w stanie jako miasto wyjść naprzeciw, pomóc i zabezpieczyć tych, którzy są na pierwszej linii tutaj interwencji i na pierwszej linii poprawy bezpieczeństwa w naszym mieście. Apeluję do wszystkich o rozwagę.